Zagrałem sobie parę. Wczoraj grało się zajebiście. Nie mam tej ostatniej mapy jeszcze. To muszę wyczyścić. Zagram sobie solo gierkę po prostu. X Energy Drink przygotował dla was loterię z nagrodami. Loteria jest bardzo prosta. Musisz tylko pójść do jednego ze sklepów, na przykład Leviathan, Dino, Deals lub Intermarché. Kupić puszkę, zachować paragon i zarejestrować go na stronie. Loteria trwa do 19 sierpnia tego roku. Nagrodą główną jest Toyota Aygo X. Oprócz tego nagrody 2 i 3 stopnia, kolejno karty podarunkowe do Media Expert i kody Blik. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na loteriaspowerem.pl. Link również w opisie, klikajcie i wygrywajcie. Powodzenia! Tomb Raider już wczoraj raz grałem i spokojnie wygrałem ten por. Ej, postać mi idzie w dół cały czas. Dobra, już się naprawiło. Ej, nie wiem, Briar jest jakaś zbugowana. Też tak mieliście? Graliście to Briar? Mówię normalnie? Kurde, nie wiem, ja wczoraj miałem dwa razy taką sytuację, że Tomb Raider klikałem skille i po tym skillu nie mogłem się w ogóle ruszyć. Dziwna sytuacja. Później musiałem dwa razy zagrać tego i dopiero się uwalniało. Najdę mecz. Daj to. Z expa mogę takie rzeczy. To nie, nawet chyba tego nie mam jeszcze. Daj to. A jak profesor jest, to się buguje. O, możliwe, że o to chodzi. Tutaj to nic nie daje, nie? No nic. Nie jest zrobione pod to nawet. Ten swarm przypomina Vampire the Survivors. No właśnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Na tym to jest wzorowane. No dawaj to. No to jest taki typ gier właśnie. To tam Bullet, coś tam się nazywa. Bullet Heaven. Dokładnie o to chodzi. Taki był zamysł. No daj to. Armor i HP i Ezwin. No już raz Tomb Raider grałem właśnie i bardzo chillowa. Raczej na spokojnie się to wygrywało. Destroy devices. Dobra, dobra. Oj, co mi z tego pasuje? No nic mi nie pasuje tak naprawdę, ale syf. Kurczę, widziałem, że są rerole, ale dopiero jak się ileś tam wyfarmi punktów i tak dalej. To jest cooldownów. Dobra, niech będzie to. Co on mi wywalił? Co, jaki byczek? Chyba ja zaraz padnę. O, to jest fajne. Aczkolwiek to też jest ciekawe. Ale wolę to. A co tu chodzi? Chodzi o to, że trzeba wszystko rozpierdzielić po prostu. Ability haścik, daj. Wszystko wokół ciebie chcecie zabić, więc ty musisz zabić wszystko. Dokładnie o to chodzi. Ale na razie mam takie wrażenie, że kurczę, trochę za mało wymagająca jest ta gra. To trochę za łatwa. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ej, czemu tam ktoś jest? Co to jest? Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Daj to. Czy na tej mapie jest zamiewka, która mi pomaga? No, nie wiedziałem. Spoko. Ten nie wiem, czy ja tę mapę grałem w ogóle nawet. Ale no ta Briar mi się wydaje bardzo mocna. Daj damage. Ty, ja trochę też biją. Hard jest całkiem hard. Okej. Dziwię się, że te postacie, które też są niby bossami, że nie pokazują mi HP. To mi się bardzo nie podoba. To bym zmienił na ich miejscu. Illaoi i Riven. Ty Illaoi nawet nie mam jeszcze otwartej właśnie. A te bossy mają HP normalnie. Nie wiem, czy nie przesadzam. Uspokójmy lekko. Dobra, fajno. O, patrzcie. Nie mogę się ruszyć. Widzisz to? Nie mogę się ruszać. Patrzcie. Klikam WSAD, nic nie działa. No bo mi się to dzieje. O co chodzi? Wczoraj miałem dokładnie to samo. Patrz, nie mogę się ruszyć. Nic nie działa. A patrz, normalnie piszę. Nie mogę się ruszyć. What the fuck? Możliwe, że potem mi się to odblokuje. No nie, dokładnie to samo miałem wczoraj. O patrz, teraz w ogóle nic nie dotykam i się samo ruszę. Patrz. Co się dzieje? Nic nie robię. Alt tab. Kliknij C.
Nie, to też nie o to chodzi. Znaczy nie, to ja w ogóle nie mogłem chodzić. No, teraz mi wróciło już po tym No nie wiem, coś się to... Na tej Briar mi się to buguje właśnie. Trochę nie wiem dlaczego. Trochę dziwne. Dalej HP. Na E nie masz kontroli? Tak? Nie no, spokojnie, wiem. Ale no to wtedy nie miałem E, nie mogłem się ruszać. O, takie coś muszę rozpierdzielić, ty nie miałem czegoś takiego jeszcze. Okej. Several gold coins, grants area size. Nie. O, to mi się podoba. Dajcie przejść. O, rozjeżdżanie. To jest śmieszne. Ja nie wiedziałem, że na bossy działa tak dobrze to. Jeżdżenie furką. Ewolucja pierwsza, fajno. Jak na przykład masz karty idealnie, jak ja się kończę, tak się zostawia blokadę, czy no. No nie, no, no pewnie coś zbugowane po prostu i tyle, no. Klasyczne bugi, no. Czy mnie jeszcze dziwi, że coś w LoLu się buguje? No absolutnie nie. No nie, no przecież... Tak OP jest ta Briar, uważam, serio. Nie da się nią chyba przegrać. Przegrana T1 na Fox, co uważam? No co mam uważać? No wstyd, hańba, frajerstwo ze strony T1. Nie można nic innego uważać. Ej, gdzie jest... A, tutaj. Będzie LCK w sobotę. LCK chyba jestem dopiero za jakiś tydzień czy coś. Ten tryb to taka sraka? Czemu sraka? Kurde, no mi się podoba. Ale nie wiem, no ja też dużo grałem w te wampirki. I te gierki, no nie wiem, ja lubię ten klimacik. Chodzisz sobie, rozpierdzielasz wszystko, upgrade'ujesz postać. Mi się podoba ten motyw. Ale może nie dla wszystkich. Bo to wygląda jak Vampire Survivors. No i to, co w tym złego jest? Właśnie super. Chyba co, że chodzi o to, że zżynka i tak dalej? Dlatego nie fajnie? Evolve. W sumie zostawię sobie tą kartę. Leveluję sobie najpierw tego swipe'a. I dopiero te karty podniesiemy. One chyba nie mają jakiegoś czasu do podniesienia, nie? Nie powinno być czegoś takiego. Dobra, dawaj kartę. Chociaż czekaj, wezmę tej umie najpierw. O, to jest to. Toczymy kulę i tą kulą możemy rozjeżdżać potwory. Jak będzie 300 staków, to... to jest git. To jest fajne, jak na początku gry byśmy to wzięli, no ale no nie wzięliśmy. Movement speed za haste'a. Haste mam 30. No daj to po prostu. Dobra, dawaj ewolucję. Ty, to wyewoluuje wszystkie te... Wszystkie brońki, fajnie. No, weźmiemy to od razu. Jakaś tarczka, fajno. Ty, tu wypadałoby tej karty nie pobierać. Z żaby. Tylko poczekamy na level upa. Dobra. Fajne, jakie są problemy? Dobra, można brać kartę. Co to za tryb? Swarm wyszedł dzisiaj w nocy właśnie. Znaczy nie, wczoraj wieczorem, sorry. Dobra, ewolucja na wszystkie itemy. Pobije bossa. A to dobra, jak graliśmy za wczoraj, to nie dotarliśmy do tego Atroxa. Co on robi? Specjalnego. Okej, taka mechanika kół, dobra. To mu trzeba zniszczyć, tam, okej.
No nie no, jak jest ten pierwszy stage, no to no nie są trudne te gierki. Ale mówicie, że jak jest hard, to jest trudniej. No ciekawe, zobaczymy. Na pewno zamierzam wymaksować to. Przejść wszystko na tym swarmie. Już kończymy, już kończymy. Już go leję. Dobra. Victory, thank you, thank you, thank you. Drugie życie ma. O kurde, dobra. To nie kończymy w takim razie. Czekaj. Hold up. No, to trochę jak u tej Briar latają miecze, okej. Okay. Ten on mnie bije tyle co nic, no. Absolutna chillerka. Przyciągania jakiegoś bitskręka. Okej. Koniec? Czy jeszcze jedna jakaś tu runda? Dobra, tyle. O, mam rerolla, fajnie. Jakaś nowa brońka, jest nowa mapa, spoko. Oj, difficulty hard. Feature matchmaking, o. Kurczę, no chciałbym zrobić jedno lobby, zrobić takie tryhardowe, żeby tą Jinx zrobić dobrze pod challenge. No hej kocie. 15:38. Pierwsze przyjście kota, to chyba jest rekord świata. Aha, activate the health fountain on warehouse district 4 times. Aha, i wtedy dopiero dostanę tą broń. Dobra, to odpalimy tego warehouse districta w takim razie. Tutaj trzeba tą fontannę odpalić 4 razy. No dobra. O, z tym jeszcze nie grałem. Podkryta. Czy ja zamierzam grać podkryta? Niekoniecznie. Raczej ja byli hejścik. Czemu znowu liga? Bo jest swarmik. Chciałem w to grać. Ale spokojnie, będzie znowu LPL-ek. Nic się proszę nie bać. Będą kostreamy. No worries. A dawaj to. W sumie odpalę to. Jeśli mam 4 razy odpalać, a nie wiem co ile jest ten heal w sumie. Teoretycznie najlepiej byłoby to wziąć. Podjął dwie te ewolucje. Dawaj. Projectile count. Przyda się. Ale na razie chyba najprzyjemniej mi się grało Briar. Yasuo chyba najgorzej mi się grało. Chociaż jedną gierkę taką miałem Yasuo, że wszystko mi tam fajnie podchodziły brońki. Nawet było ok, ale jakoś tak najmniej mi się chyba podoba Yasuo ogólnie tutaj. Movement speed. Chyba nie, no i to. 40% damage'a za 30% mniej maximum health. Distant enemies. Gold coins on death. No daj ten damage w sumie. Kocur, musisz wytrzymać 13 minut. Przykro mi. Chłopie, tylko się nie da zapauzować. Słuchaj, jest pod late game? No, early game ma tragiczny, to prawda. Bardzo ciężko tam się zaczyna. O, dobra, to AD potrzebuje. Czy tego heala już mogę odpalić? Nie. Mam opieś nie świeci, więc chyba nie. Projectile daj. Czy w tym trybie da się dobierać graczy, czy solo, albo z umówioną grupą? Chyba jak masz tryb hard, to ci dobiera automatycznie, coś takiego słyszałem. Ale na easy chyba musisz sobie sam jakby dobrać kumpli. Dobra, odpalam tego heala co cooldown. Chcę tego questa zrobić. A chyba co 2 minuty jest heal, tak mi się wydaje. Dziwi się, że nie ma odliczania tego w sumie. Mogliby to pokazać. Ten Tibers w ogóle jest fajny. Ale wezmę to na razie. Velvet Trial. Ty. Nie miałem tego jeszcze, co to jest? Daj damage. Chodź kolego. Potrzebujemy cię. Aha, musimy wytrzymać siedząc w kółku, okej. Okay. A chyba nie możemy z tego kółka wychodzić, czy co? Mogę wziąć to. Będzie ewolucja. Ej, ja w ogóle mam rola. Mogę zrolować tam wcześniej. O Jezu, nie zauważyłem. Dobra. Czy ja lubię grać w Counter Strike'a? O Jezu, w Counter Strike'a ja ostatni raz grałem chyba 5 lat temu, czy coś. Jak nie więcej. Daj to. Ej, był też objective, żeby zrobić tego, nie? Triala. Więc fajnie. Jeśli się to uda zaliczyć. To było ultilony? Ty, można by tego heala znowu wziąć, żeby kolegę leczyć.
Yumi questik. Fajny ten Tibers. Move the mark to bounce the ball. Aha, dobra, trzeba w te miejsca wchodzić po prostu, gdzie ona się odbija. Ciekawe jestem, czy będą więcej takich minigierek właśnie tworzyć, żeby to było w miarę świeże cały czas. Wezmę chyba kasę po prostu. No. Daj to. Czekaj, ten Iceblood Armor jest z armoru. No dobra, jakbym armor dostał, to można to wziąć. Dobra, dawaj tego heala. Będzie objective zrobiony. A, już odpalili. Dobra, fajnie. Mamy tu stać, tak? Jakie łańcuchy. Bez sensu exp. O! To mi było potrzebne. Zajebiście. A kiedy się unlokują te następne? Ja jeszcze nie mam, kurde. Tu koleżka w ogóle gra pierwszy raz chyba, że ma trzy. Na początku, jak nie ma tych wszystkich, kurczę, i pasywek otwartych, i opcji, to trochę słabo to wypada. O, ale później już jest okej. Okay. A co to robi? Jakaś bomba, okej. Okay. Obojętne. A, to jest to, co zbiera. Dobra, jeszcze nie ogarnia właśnie, co to są za itemy niekiedy, te co leżą na podłodze. Takim 4 dostaniesz umiejętność, którą musisz ulepszyć 4 razy, żeby blokować Eloi. Dobra, okej. Okay. A Eloi chyba nie grałem, no pewnie też nie grałem Eloi. Zobaczymy, co ona tam robi. Okej. Okay. Evolve. Chłopaki, jak tam? No dała ona porządna. Tu koleżka ani jednego upgrade'u nie ma. Na ewolucji. Ale chyba mam pierwszy raz gra. Yasuo 50% obrażeń drużyny. Nice. Ale nie wiem, no ja zagrałem Yasuo chyba 3 razy albo 4. I dopiero za tym właśnie ostatnim, czwartym, dopiero mi jakoś tam w miarę spoko to wyszło. Ale wcześniej to schody były jak cholera. O! Darkness has come, ty. Nie miałem czegoś takiego jeszcze. Ciekawe. Dobra, będzie jeszcze jakiś bossik, bo potrzebuję Evolva dostać. O, dziękuję pięknie. Piękny swarmik. Aczkolwiek obawiam się, że ten swarm jest bardzo fajny do grania, ten swarm, ale szczerze nie wiem, czy on się nadaje tak bardzo, bardzo mocno pod streamowanie. Jakby zabawa jest fajna, ale do oglądania... No nie wiem w sumie. Tylko ty grasz w czwórkę, to nigdy się nie przegrać nie da. Co? Nie, no ja już parę gier w czwórkę przegraliśmy. Zdarzyło się. Jest takie proste. Chociaż... O nie, teraz jest okej w miarę. Co jest tam Jinx? Jinx dead. Ej, ona cały czas stoi w miejscu. A ja nie zefka? Nie zefka chyba. Ajajaj. No jednak easy. Weapon Antima Animines. Okej. Okay. O, jest on Radiant Field. Dobra. I to musimy zaupgrade'ować teraz. Największy damage. Cool, cool. Czyli teraz potrzebuję zrobić Radiant Field'a. Wypadałoby też to zrobić. Pick up 5 vacuums. I wtedy będę miał pick up radius. Dobra. I te bomby też muszę podnosić. Okej. Okay. Co to jest? Obtain 4 battle bunny boons. Co to są Battle Band Boons? O, ogłosili? Playoffy Ultraligi u mnie na streamie. Yeah. A czemu nie ma tutaj tego? Synchrofa i gadajmy o sporcie. O co chodzi? Co, oni się wycofali? Co jest? Battle Bany to te żółte buffy, co się pojawiają. Trzeba je szybko zebrać. Co, kurde? Dobra, damy to na razie. No to będzie Briar z Radiant Fieldem, Static Swordem. I chyba ta umiejętność Briar też była z health'a, z tego co pamiętam. Evolve Max Health, tak jest, dobra. Max AP zdobędziemy. Jesteśmy w domu. Można ten tryb samemu, czy lepiej z kimś? Wiesz co, no możesz samemu. Samemu też jest spoko grać, szczerze powiedziawszy. Ja myślałem, że będzie trochę to słabe do grania solo, ale jest okej. Okay. Czy będą najlepiej to pewnie z kumplami na tym Discordzie. No ale samemu też można grać. Ale lipa. Dawaj, Hell Dragona.
Podobno w Ameryce ci. W Ameryce. O kurde. Naukowcy to się dowiedzieli. Ej, to tak ciężko jest. Oj, kurwa. Ej! Ty, no to przegramy, kurwa. Dobra, daj HP, daj HP, proszę. Kurwa, golda dali. Co jest, ty, dopa. A mówili, że jest bardzo łatwo. No nie jest. A to jest hard, tak? Ja włączyłem harda, a ten gra pierwszy raz. O Jezu, no to nieźle. Dobra, spokojnie, damy radę, nie panikujcie. Wszystko będzie dobrze. Tego statika chcę, nie? Na pewno go chcę. Dobra, erki już mamy. Coś tam się będzie grało. Moją erkę chyba trzeba było wybossować. Panowie? Panowie? Dobra, chyba musimy się jednak trzymać razem. Tak mi się wydaje. Czy za 400 biją? Ja pier... Ale ty, ale jest ciężko na tym hardzie. Ja pierniczę. Tak, padam. Ej, dobra, hard jest jakiś przejeb... O kurde, dobra, myślałem, że trolujecie. No dobra. Czyli na harda trzeba być przygotowany i mieć dobry team. Ale to fajnie. Bardzo mi się to podoba. Wymagające. Dobra, zagramy to jeszcze raz, tylko że na easy. Sorki, sorki. Max health, o to chodzi, dobra. Dobrze dają. W sumie nie brałem tego jeszcze. Dostanę za to pewnie jakąś kasę. Takie mnie nie rozrzuca wokół mnie? Spoko, fajne. W wampirkach też była taka postać, co rozrzucała takie rzeczy. Tylko jeszcze trzeba było po nich przebiegać jeszcze. To nie jest LOL? Aha. Destination. Dobra, już tam biegnę. Wszyscy muszą tutaj wejść jak coś. Halo! Ej! Ruszaj dupę. Jak ja dead. Aha. Cooldowny, pod movement speeda, pod armora. No dobra, najwięcej chyba armora wezmę. No to nie zrobimy questa tam. Chyba, że go skrzesi. Może doleci. Tam rano, 8 sekund, chłopacy. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie zdąży. Aj, szkoda. Area size albo arbor. No daj to area size, bo tego jeszcze nie tego nie ewoluowałem. A dostanę za to punkty jakieś, czy tam złoto. Tego Pico Pradiusa jeszcze nie grałem, więc wezmę chyba po prostu. Dawaj. O, rozjeżdżamy. No daj tak. No daj tego, aby tych jestem na razie. Yumi bota ewolucji nie miałem. Też będą chyba punkty za to. Czy tam goldy. Dawaj. Ale muszę tego Radiant Fielda znaleźć. Kurczę, koniecznie. Ej. Velvet Trial. Deathwave Dodge Run. O kurde. O kurde. Fuck. O, ty, fajne. Dobra, mission success. Co dostaliśmy za to? No nie, no kurde, jaki syf. No nie będę miał Radiant Fielda. Nic mi nie pasuje jeszcze tutaj. Ale tego nie grałem jeszcze, dobra, wezmę to. No nie, no strasznie słabo rozdało, kurczę. Kiewa. Jakieś graficzki z buildami są. Skill ordery. Padłem. Dobra. Ej, kurczę, te plamy, co zostawiają te żaby, to chyba najwięcej bije. Robią się lekkie schody. Dobra, ale R-ka. Move them. Aha, dobra. Odbijanie piłki. A to chyba tylko jedna osoba musi robić, tak? Tutaj cały czas w samym miejscu się odbija. Niezła piłka. Dopóki LPL istnieje, Nerwarin będzie bogatym emerytem. Tak jest. Nie no, liczę na to, że jeszcze coś się uda przykostreamować więcej niż LPL-a.
Mam nadzieję, aczkolwiek RPLek też fajny. Bardziej mi się podoba to właśnie, że to są takie godziny poranne. 11, 15, 16, a później dzień wolny. Znaczy, no i tak tam jeszcze YouTube'a trzeba ogarnąć i jakieś pozostałe rzeczy social mediowe, ale daje to trochę też wolności. Kurde, ej, wow. Ty, przerwałem Merkę od razu. Bo czemu tego jest tyle tutaj? Paki, pomożecie mi trochę? Tak, 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 tak. Dobra. Strasznie dużo tego rozpanowało się. Co to oblicza? Dalej, dobra. Kurczę, w wampirach jest coś takiego, że możesz sobie nacisnąć, żeby cały czas brało ci to po prawej. Przydałoby się coś takiego też tutaj. No, mam nadzieję, że to Riot będzie cały czas jakoś tutaj poprawiał takie quality of life rzeczy. Klikanie co cooldown tego trochę bez sensu. Dobra, dawaj bossa. Trzeba biec, nie? O kurde. O, tutaj. Ej, w sumie to można bez rąk grać. No, to dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. Jednak nie można. No to Briar chillowa. Chyba najbardziej mi się podoba. Chociaż Jinx też jest fajna. Ciekawy jestem jak ta Aurora chociażby tutaj działa. Uważać. O kur... No, nikt nie widział tego, że padłem. Jest fajnie. No i Radianta nie zrobiłem. Hard, defeat, 25 minibossów, żeby Aurorę odblokować. Aha. Ej, patrzcie, jakie oni damage zrobili. Ty, co jest? Ty, jaki caring tutaj zapierdzielili. No ale patrz, ewolucja na tych... Na czterech, ja wiem na trzech. Możesz ty, kurde.